Cześć kochani, Auryczny Tarot i aura kolejnego tygodnia, tym razem 16-22 listopada. Dzisiaj słuchajcie, standardowe czytanie, wyzwanie, trudność i rada na kolejny tydzień dla Was, a i również trzy karty na trzy sfery, a więc związki, praca i ogólne przesłanie od aniołów na ten tydzień dla Was. Nie rozgadując się, czekam na Was jak zawsze, czekam również i liczę na Waszą aktywność, która także jest dla mnie mocno mobilizująca, która jest również dla mnie energią równoważącą. Pamiętajcie o tym, dlatego chętni bądźcie do tego, żeby komentować, żeby dawać łapki w górę wszystkim, którzy to robią. Bardzo pięknie dziękuję, ściskam, pozdrawiam. I cóż, przechodzimy do czytań. Zaczynamy od Bara. Zobaczmy, drogie lwy, co dla Was na czas od 16 do 22 listopada w aspekcie tego, co w związkach, tego, co w pracy, tego, co w ogólnej energii całego tygodnia od aniołów, a i również, słuchajcie, jak zawsze, wyzwanie, trudność i rada na ten tydzień z kart Tarota. A więc zobaczmy, co dla lwa na Wasze związki, te relacje, również międzyludzkie, nie tylko partnerskie, pamiętajcie. Co na pracę, a więc na co lwy powinny w tym czasie zwrócić swoją uwagę, 16-22 listopada, na co lwy powinny zwrócić swoją uwagę. I ogólne przesłanie, wzmocnienie, energia, kierunek dla Was. Gdzieś, słuchajcie, komuś szykuje się nowy partner. Tak mi się pokazało. A więc zobaczmy. Wyzwanie dla lwów. 16-22 listopada. Co stanowi dla Was wyzwanie? Lwy. Co jest trudnością dla lwów w tym tygodniu? 16-22 listopada. Co jest trudnością dla lwów? I co jest radą? Pod spodem, słuchajcie, dwójka pentakli. Wspomnę o tym, chociaż słuchajcie, ja nie mówię o takich sprawach zdrowotnych nigdy przy kartach, natomiast być może są wśród Was osoby, które będą zmieniać jakieś metody, techniki, także w kwestiach, słuchajcie, leczenia, czy też usprawniania właśnie tego, co ma się uzdrowić, tak powiem. Ten tydzień także pokazał Wam się jako drobna, słuchajcie, ekwilibrystyka, a więc takie trochę przeskakiwanie z nogi na nogę, trzymanie się jednej sprawy, nie puszczanie jeszcze, czy też łapanie się już kolejnej. A więc możecie być w takiej energii także kierunkującej Was w stronę pewnych zmian, w stronę pewnego postępu, ale również przymierzania się do niego, a więc być może będziecie pewnym rzeczą jakby nadawać taki próbny, słuchajcie, już kierunek, może będziecie pewne rzeczy testować albo no gdzieś tam za nimi wypatrywać. Uważajcie na to, co jest, słuchajcie, rozpraszające w tym tygodniu, bo też możecie być troszeczkę bardziej rozkojarzeni, możecie być trochę bardziej tacy zdekoncentrowani. Także, słuchajcie, możecie często zmieniać podejście lub zmieniać swoje zdanie na przykład. Albo podchodzić do czegoś na dwa razy. Może Wam przyświecać się tego typu energia. A i również może Wasza uwaga też będzie musiała się koncentrować na dwóch sprawach jednocześnie. Także w tym tygodniu zwróćcie uwagę na pewne sytuacje, które mogą być niezbyt stabilne, które mogą gdzieś właśnie w takim, słuchajcie, aspekcie się pojawiać, kierującym Was chociażby w potrzebie poszukiwania rozwiązań, a tym samym właśnie ku tym wspomnianym już zmianom. Ale także możecie mieć po prostu bardzo dużo pracy, czy też pracę, tak w cudzysłowie mówiąc, na dwa etaty. A więc możecie mieć tutaj naprawdę bardzo dużą, że tak powiem, potrzebę skoordynowania się w tym tygodniu, aby sobie ze wszystkim poradzić, aby no wyrównać także pewne być może zaległości, które być może gdzieś się Wam na przykład nagromadziły. A więc tutaj dążenie do równowagi, dążenie do tego, żeby wszystko ze sobą pogodzić, żeby złapać pewną, słuchajcie, stabilność, żeby na czas być, wyrobić się, mówiąc inaczej. Wyzwaniem dla Was jest szóstka kielichów, a więc duża sentymentalność, emocjonalność, także dzieci. A więc w tym tygodniu niektórym lwom będą po prostu tematy dziecięce towarzyszyć, może Wasze pociechy, może tutaj kwestia czy ich edukacji, czy w ogóle rozwoju, czy także tego właśnie poświęconego im czasu może mieć tutaj duże znaczenie. Może będziecie szukać pomysłów na to, jak właśnie pewne rzeczy
usprawniać, jak pewne rzeczy też nadrabiać, nadganiać lub być po prostu zorientowanym w tym, co się wokół nich dzieje, a co dla Was może się wydawać bardzo ważne. Zwłaszcza, że pokazał mi się taki układ, który może sygnalizować, że pewnych rzeczy nie wiecie o swoich dzieciach. No i tutaj jakieś olśnienie może nastąpić, dlatego bądźcie wyczuleni, bądźcie także zainteresowani, bądź z inicjatywą ku tym sprawom, które dotyczą właśnie Waszych pociech. Tu wyzwaniem dla Was w tym tygodniu jest to, żeby no gdzieś nie zawieszać się, słuchajcie, w tym, co już zaprzeszłe, co minione, co już no, w żaden sposób nie jest postępowe. To, co było, to, co nie jest, jakby nie wpisuje się w rejestr, jak mówi stare porzekadło, a i również to, co zaprzeszłe, niech Was niepotrzebnie nie trzyma w tym tygodniu, gdzieś na jakiejś krótkiej smyczy. Tak mówi ten tydzień, żebyście się tam za mocno nie angażowali w to, co już Waszej uwagi nie powinno absorbować, tylko wręcz odwrotnie, powinniście wybiegać ku temu, co przyszło. A więc tutaj sentymenty na bok, czy też zauważenie ich, albo tej tendencji właśnie gdzieś trwania w jakiejś być może przeszłości, w jakiejś niekiedy bańce, słuchajcie, mydlanej, takiej, która nie do końca jest realna, nie do końca jest rzeczywista. To jest Wasze wyzwanie, aby umieć to rozpoznać, aby umieć sobie z tym poradzić, aby również może umieć z niej wyjść, albo w jakiś sposób machnąć na pewne rzeczy ręką. Dla niektórych z kolei wyzwaniem mogą być po prostu związki, te, które Wam sprawiają dużo przyjemności, te, które gdzieś są zaprzeszłe, ukryte, niekiedy takie gdzieś skrywane. Mogą być tutaj bardziej absorbujące niż do tej pory, mogą też gdzieś rzucać się na plan pierwszy, jeżeli chodzi o przywoływanie czy pewnych schematów, czy pewnych, słuchajcie, odniesień. Często takich, które nie są już za bardzo realne, często takich, które też są przez jakby następstwo upływu czasu, może gdzieś zmanipulowane, albo takie właśnie pamiętające tylko te dobre aspekty. Na to zwróćcie uwagę, żeby pewnych rzeczy też nie koloryzować, żeby też nie umniejszać roli tych, które są obecne teraz i tu w Waszym życiu, aby tego gdzieś tutaj, tej, słuchajcie, równowagi nie stracić. Bądźcie dla siebie także dobrzy, bo również to może być wyzwanie dla Was, abyście po prostu wykazali się pewną łaskawością, czy dla siebie, czy dla innych, a więc taką wrażliwością także, jeżeli chodzi o Waszą emocjonalność, tego, co jest również taką perspektywą dziecięcej energii, ale tu uwaga, na pewną naiwność w tym tygodniu, aby się nie dać nabrać, aby no właśnie, nie dać się oszukać temu, co jest czułym słówkiem, komplementem, jakimś takim, wiecie, no podszytym akcentem czyjejś interesowności chociażby. Na to tutaj zwróćcie uwagę. Zwłaszcza, że trudnością dla Was jest księżyc, a więc możecie mieć trudność z rozpoznaniem tego, co jest faktyczne, tego, co jest jawne, tego, co jest być może nieprzerysowane. Możecie mieć tendencję do jakby krótkowzroczności w tych kwestiach, które gdzieś działają mocno na Waszą emocjonalność, czy też no, gdzieś nadszarpują to, co w Was właśnie wrażliwe. I tu tym samym to jest właśnie ta trudność, aby jakieś, słuchajcie, kłamstwo, oszustwo, czy coś, co jest fałszem, rozszyfrować. Radą dla Was jest to, żeby być pomysłowym. Radą jest dla Was to, żeby również szukać okazji do tego, żeby się wykazać, żeby być płodnym. A więc energia jutra jest Wam proponowana, energia odwagi również tego wszystkiego, co jest zdobyciem się na ten krok, wyjściem naprzeciw, no właśnie, mówiąc inaczej, sobie, swoim pomysłom, czy też tym innym, którzy chcą Wam podać pomocną dłoń. A więc tu chodzi o zapalenie się do działania. Aby Wam się chciało, abyście czuli motywację, abyście byli tacy przekonani. Także niekiedy, słuchajcie, abyście wykazali się jakimiś chociażby cechami przywódczymi, a więc tym, żeby przejąć pałeczkę, przejąć inicjatywę w jakiejś kwestii. Z energią, z taką, słuchajcie, determinacją, czasami ryzykiem, ale jest ono zawsze lepsze niż trwanie w jakiejś niepewności czy jakichś mrzonkach, a już tym bardziej w jakichś takich stanach, słuchajcie, niepewnych czy nerwowych. To Wam radzi oczywiście ten tydzień, abyście byli nastawieni na niespodzianki, abyście byli także zaskakująco, no właśnie tacy aktywni czy też błyskotliwi, pomysłowi, płodni. A więc nastawcie się na dobre wykorzystanie tego czasu. Tak mówi do Was ten tydzień. To, co w związkach, słuchajcie, no i proszę, dzieci. A więc
Twoje życie uczuciowe dotyczy dzieci, a więc niektórzy być może będą aktywni w tym temacie, aby no, gdzieś złapać porozumienie z własnymi dziećmi, aby gdzieś je też uaktywnić, aby też rozwiać wątpliwości względem nich, aby także może im pomóc w tym, co dla nich trudne. Ale także, słuchajcie, dzieci to także aspekt tego dziecka wewnętrznego w Was, a więc to jest też ta energia, aby o tym nie zapominać, aby także no, gdzieś nie wstydzić się, słuchajcie, tego, co jest w Was takie niekiedy niedojrzałe, niekiedy pochopne, niekiedy może takie szalone, albo gdzieś być może nawet i przez innych niezrozumiałe, ale nie ma się tym co martwić. Należy o to dbać, należy to szanować, należy to pielęgnować, o ile oczywiście nie zagraża to Wam czy osobom w Waszym środowisku. Te dzieci to również akcent do tego, abyście gdzieś na tej płaszczyźnie złapali porozumienie chociażby ze swoimi partnerami, a więc może różnią Was pewne kwestie związane czy z wychowywaniem Waszych pociech, czy z Waszym wychowaniem, tym, które zostało Wam wpojone. Też mogą być tutaj tego typu akcenty, gdzieś nieporozumień, gdzieś pewnych właśnie niesnasek. Na to zwróćcie uwagę, aby się tym, na tym nie skupiać, tylko starać się złapać ten złoty środek, aby starać się pewne rzeczy wyjaśniać. Nie trzymać również urazy. O tym także mówi ta karta. Aby podchodzić bardzo tak naturalnie, niewinnie do tych spraw związkowych, do tych spraw również relacji międzyludzkich, aby nie być nastawionym w żaden sposób negatywnie, czy do kogoś, czy do czegoś. Tu być może również są wśród Was osoby, które z poprzednich żyć gdzieś są połączone tym karmicznym chociażby akcentem dzieci. Może byliście ze sobą gdzieś na tej płaszczyźnie, a może ta płaszczyzna jest gdzieś dla Was do przepracowania, bo to jest także potwierdzenie tej karty. Dzieci to także kreatywność, a więc bądź nastawiony również na to, co aktywne, co kreatywne, co płodne, co ma Ci przynieść także dobry pomysł, nowe dziecko, rozumiane jako chociażby nowe potencjały. W pracy, słuchajcie, uzdrowiciel, posiadasz duchowy dar uzdrawiania i pragnienie, by dzielić się nim z innymi. A więc być może są wśród Was osoby, które również dzielą się tym, co pozytywne, co jest pracą z energią, pracą z ciałem, pracą także w intencji ducha przede wszystkim. A jeżeli to nie jest ten aspekt, to ta karta również mówi: bądź tym uzdrowicielem dla innych, bądź sobą, działaj dla dobra i w intencji innych, aby uzdrawiać sytuacje, które są może trudne, które gdzieś wymagają jakiegoś innego, słuchajcie, sposobu, jakiejś innej metody na przykład. Łagodź, nie dziel, a łącz. Staraj się wzmacniać, staraj się pokazywać wspólnotę i wspólną energię. Dąż do niej. Może są wśród Was osoby, które są po prostu w branży tej medycznej, która robi tak niesamowicie wiele. Tym bardziej z mojej strony ukłon dla Was, duże uściski i przesyłam Wam moc braw. Natomiast pamiętajcie, to jest także akcent do tego, żebyście nie przestawali, żebyście pełnili swoją misję najlepiej, jak się to da, nie zapominając o niej nigdy. Będąc jej poświęconym, bez względu na pewne, słuchajcie, potykajki ze strony tych słabszych energii, zwłaszcza ludzkich, tych mocno przyziemnych, które mogą chcieć Was po prostu zniechęcać lub demotywować. To, co przeszkadza, niech Was tylko umacnia w tym, że jesteście na dobrej drodze. Jeżeli sami się w tym odnajdujecie, jeżeli sami to czujecie, jeżeli niesiecie tego typu światło, nieście jej dalej. O tym mówi ta karta. I na koniec jeszcze karta ukierunkowująca energię tego tygodnia, czy też podsumowująca, a więc rodzina Wam się pokazała. Przyczyną obecnej sytuacji są emocje łączące Cię z jednym z członków Twojej rodziny, które możemy pomóc Ci zrozumieć i uzdrowić. Niech w Twoich myślach i sercu anioły i kojące błękitne światło otoczą tę osobę, Ciebie i całe doświadczenie. Przyjmij dary, jakie ofiaruje Ci ta sytuacja i poczuj, jak wypełnia Cię spokój. Więc tutaj mam wrażenie duża rola relacji. Pamiętajcie, że tą rodziną są także ludzie wokół Was, ci, którzy z Wami współpracują na przykład, którzy tworzą jakąś wspólną komórkę. A więc tutaj taki przekaz jest, słuchajcie, tych schematów, może uzdrowienia relacji, może uzdrowienia nastawienia, może przebaczenia albo wyciągnięcia ku komuś na przykład swojej pomocnej dłoni. A więc taki tydzień, słuchajcie, dużej nostalgii, dużego przemyślenia, nie dawania się temu, co jest słabością, ale ukierunkowywania siebie w stronę tego, co jest aktywne, co jest płodne, co jest pomysłowe, co jest także pewnym, słuchajcie, niekiedy rozszyfrowaniem czegoś i nadaniem temu jakiegoś sensownego rytmu, tempa.
dostosowania się do nowych, być może potencjałów, nowych energii, z pasją, chęcią i wytrwałością, której i ja Wam z całego serca życzę, drogi lwy. Udanego, owocnego tygodnia dla Was. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej!